17 marca 2020 roku, jesteśmy po otwarciu sesji w Londynie. Piotr się kłania bardzo nisko. Witam serdecznie widzów, słuchaczy, czytelników Forex Klubu. Spojrzymy sobie dzisiaj na euro z perspektywy dwóch par, euro, dolara, euro, jena. W obu przypadkach w mojej opinii są szanse na niższe poziomy. Pytanie, skąd ewentualnie będziemy spadać i o ile w przypadku samego ETK-a pewnie nie będzie problemu z określeniem tych poziomów, o tyle trochę ciężej może być z perspektywy euro-jena. Dwie rzeczy dość istotne, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, a mianowicie kwestie związane z publikacją danych. Pytanie za milion dolarów, czy to będzie miało generalnie jakikolwiek wpływ, chociażby na kwestię podbicia? Myślę, że tak. I teraz mówimy o euro. 11 mamy niemiecki ZEW. Oczekiwania dość różnią się, że się tak wyrażę, w stosunku od tego, co dostaliśmy ostatnio. A po południu mamy paczkę ze Stanów Zjednoczonych. I właśnie tutaj z tej perspektywy, bo jakby należy się spodziewać jakiejś delikatnej reakcji, być może właśnie podbicia, o ile nie zobaczymy tego wcześniej. Do czego zmierzam? Zaczynamy od euro-dolara 14.50, o którym jakiś czas temu mówiliśmy, przetestowane. Od tamtej pory jedziemy odrobinę niżej. To, co jest istotne w przypadku euro-dolara, to poziomy związane z tym, że jesteśmy zarówno pod poziomami, jeśli chodzi o otwarcie roku, jak i pod otwarciem... Nie, jesteśmy nad otwarciem tygodnia, bardzo przepraszam. Generalnie rzecz biorąc, podoba mi się kwestia związana z wczorajszym górnym cieniem. Dopóki te poziomy są utrzymane, według mnie to była kwestia propodażowa. Zresztą widać to po dzisiejszym zachowaniu. I teraz biorąc pod uwagę, wstawimy sobie linię, biorąc pod uwagę kwestię ewentualnie próby zbudowania górnego swingu, to maksy z wczoraj, maksy z piątku, poziomy, które powinny się utrzymać, i piątkowe ewentualnie otwarcie. W związku z czym to jest moja strefa propodażowa. Mam nadzieję, że w czasie sesji w Europie poziomy między 11,90 a 12,25 zobaczymy. A stop, bo to jest też istotne, skąd ta podaż wynika. Stopy powyżej 12,40, powyżej otwarcia z 6 marca 2020 roku, bo stąd przebijaliśmy, czy próbowaliśmy wyjść górą, ok, w stosunku do poziomów, które, jak popatrzymy z lewej strony, które mieliśmy. No to zejdźmy sobie na odrobinę niższy horyzont czasowy, zejdźmy sobie na godzinę w tym wypadku. Popatrzmy, czy poziomy, o których wspomniałem, mamy szansę osiągnąć. Nie zdziwi mnie, jeśli ten over-under będzie brany pod uwagę. Natomiast jak się przypatrzymy temu wykresowi godzinowemu, to ten wyższy over-under w kierunku 12.20, tego wykluczyć nie możemy. I teraz, co będzie pierwszym celem? Jeśli mój tok rozumowania jest prawidłowy, mamy konsolidację pomiędzy 12, powiedzmy sobie, żeby nam się odliczyło 30, a 10,80, a 150 pipsów. Jeśli wybijemy 10,80, 150 w dół, mówimy o 9,30, czyli zejściu ponownym pod psychologiczny poziom 1,10, co może otworzyć, czyli pierwszym celem byłyby poziomy pod 1,10, a to mogłoby otworzyć drogę w końcu do zamknięcia luki związanej z wyborami we Francji. I trzeci cel w okolicach 1,05. Tak to wygląda z perspektywy euro-dolara. W mojej opinii, zobaczmy sobie euro-jena. W związku z tym, że euro zyskiwało ostatnio względem dolara, tłumaczyło się to tym, że rynek realizuje zyski z krótkich pozycji na euro, chociażby po to, żeby pokryć margin call'e na innych instrumentach. I jakby po części przyjmuję i jest to prawda, natomiast sytuacja
jeśli chodzi o samo euro, nie uległa zmianie, o ile się nie pogorszyła. Tak? I drugą parą, o której sobie powiemy, to jest euro-jen, bo według mnie kwestie związane z negatywnym sentymentem dalej będą miały miejsce. To nie jest tak, że już skończyliśmy spadki. To, o czym wspomniałem wcześniej, pytanie z jakiego poziomu i wydaje mi się, że w przypadku euro-jena warto uzbroić się jeszcze trochę w cierpliwość. Ja myślę, że możemy mieć taki delikatny szok, nie wiem na ile on się przełoży, na jak wysokie poziomy ewentualnie, ale myślę, że w momencie, kiedy olimpiada w Japonii zostanie odwołana, to mogłoby w pierwszym momencie osłabić japońskiego jena. Natomiast to byłoby tego typu paliwo do jakby kolejnego ruchu do spodu. No i tu mamy wykres tygodniowy, jakby sam euro-jen w stosunku do innych par jenowych, to i tak jeszcze wygląda nie najgorzej. Okay. Poziomy, którymi ja byłbym zainteresowany, to poziomy w okolicach 122-122-50. No pytanie za 100 punktów, czy my tam dojedziemy, tak? Na bieżąco rozpatrujemy euro-dolara z perspektywy ewentualnego podbicia ogólnie na parach jenowych. Widać, że przez pryzmat dolara z jenem widać, że ktoś próbuje pilnować tam 105. Ja pamiętam kilka lat temu, jak 105 była próba pilnowania 105, po czym w końcu, jak żeśmy złamali, to bardzo szybko wylądowaliśmy na setce i znacznie, znacznie poniżej. Nie wiem, czy tak będzie tym razem. Nie umiem sobie tak naprawdę do końca wyobrazić, bo tutaj głosy są różne. Jakby próbowałem sobie to ogarnąć po swoim. Kwestia olimpiady i jak rzeczywiście wpłynie na japońskiego jena. Natomiast myślę, że odwołanie olimpiady to bardziej będzie to paliwo, o którym wspomniałem wcześniej, do tego, żeby ogólnie jeszcze pokazać, że może być znacznie, znacznie gorzej. W każdym razie na ten moment z perspektywy euro-jena, z perspektywy wyższego horyzontu czasowego, wszystko co w kierunku 122 ewentualnie mogłoby być tego typu rozwiązaniem, jeśli chodzi o krótkie pozycje. Z perspektywy niższego horyzontu czasowego rynek próbuje trzymać okolice 116, okay? Czyli minima z końcówki sierpnia 2019 roku. Ok, tu mamy taką potencjalną strefę popytową, którą rynek przetestował dwukrotnie i dość znaczące odbicia mają miejsce. Ok, natomiast kwestia istotna na ten moment to te górne cienie, które rysujemy. Od piątku, ok, raz, dwa, trzeci górny cień, w związku z tym z perspektywy intraday, ewentualna obserwacja 119, 80, 120, 20 mogłaby teoretycznie być rozwiązaniem w kierunku wspomnianego przeze mnie 116, 50, 116, a złamanie 116 otwiera drogę do 112 i 110 z perspektywy euro-jena. W związku z tym w krótkim terminie intraday obserwacja 120, w średnim terminie, gdybyśmy zobaczyli jeszcze większe osłabienie jena, 122, 122, 50, a dolne cele 116, 112. Nie dajcie się złapać w pułapkę, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.